Ostatnie lokum Czariego Stoddarda znajdowało się w przygnębiającym wieżowcu w południowej części miasta. Bill twierdził, że budynek ma być zburzony. Wyglądał na tak zniszczony, drapany i opuszczony, że wydawało się, że rozbiórka już się zaczęła. Dzieci nie miały ochoty bawić się na rzadkich kępach karłowatej trawy rosnącej przed blokiem. Kiedyś próbowano zasadzić tu drzewa, zostały jednak zniszczone. Gdzieniegdzie leżało tylko kilka połamanych białych pni obsikanych przez bezpańskie psy. Wejście pokrywało graffiti. Windy nie działały. Bill przypuszczał, że pewnie nie działały już od jakiegoś czasu. Sprawdzając w notesie numer mieszkania, dodał jeszcze bardziej posępnie, że Charlie mieszkał na ostatnim piętrze. Zaczęli więc spiąć się w górę. Od czasu do czasu słychać było jakieś odgłosy codziennego życia, co dowodziło, że w niektórych mieszkaniach wciąż ktoś mieszkał. Płacz dziecka, ponury, tęskny głos, jakiś mężczyzna nagle przeklął, krzyk bitej kobiety. Nikt nie chciał mieszkać w tych wieżowcach. Zostawali jedynie ci z marginesu, deprawując się nawzajem przemocą, nieszczęściem i zepsuciem. Hamish pomyślał, że nikt nie potrafił być tak zepsuty i nieszczęśliwy jak najniższe warstwy szkockiego społeczeństwa. Wszędzie czuć był smród moczu, wymiocin, piwa, jedzenia typowego dla biedoty, paluszków rybnych, frytek i pieczonej fasoli. Kiedy dotarli wreszcie do mieszkania Charlie'ego, Hamish czuł się już oszołomiony ze zmęczenia. Zdjął okulary pana Sinclaira, wetknął je do kieszeni. Szkła zaczynały przyprawiać go o ból głowy. Balkony z pordzewiałymi balustradami otwierały się na rzekę Clyde i wiejące od niej słone, duszne, wilgotne powietrze. Przejścia zasłane były śmieciami. Brudna gazeta owinęła się wokół nogi Hamisha, który zaraz zdarł niecierpliwie. No więc jesteśmy na miejscu, oświadczył Bill, zatrzymując się przed poobijanymi, porysowanymi drzwiami. Gdyby ktoś tu nadal mieszkał, to byłby cud. Zapukał głośno w matowe szkło drzwi i obaj czekali, podczas gdy wiatr zawodził pomiędzy metalowymi barierkami. Hamish oparł się o ścianę, marząc, żeby było już po wszystkim i mógłby wrócić do domu. Bill ponownie zapukał głośno, krzyknął – policja, otwierać! Nagle otworzyły się drzwi obok i wyjrzała za nich kobieta. – Nie znajdziesz tam nikogo, Jimmy – powiedziała. – Nie ma go już od jakiegoś czasu. Pani Stoddard wyjechała z dziećmi w zeszłym miesiącu. Hamish uważał, że typowa dla Glasgow maniera zwracana się do wszystkich Jimmy była niezwykle irytująca. – Dokąd pojechała? – spytał. – Gdzieś do Castle Milk, Jimmy – odpowiedziała kobieta lakonicznie. – A co z Charlie'm? – spytał Bill. – O, ten zniknął kilka lat temu. Stworzony był do lepszych rzeczy – zaśmiała się ochryple. – Ma pani ten adres w Castle Milk? – Zaczekajcie chwilę. Sharon, chodź tutaj. Kobieta była niska, skarłowaciała i niezbyt urodziwa. Sharon natomiast była wielką, farbowaną blondyną o dużych ustach i pustym spojrzeniu. – Gdzie dokładnie w Castle Milk mieszka Jenny Stoddard? – spytała kobieta, która najwyraźniej była matką Sharon. – Przy Lenin Road – odpowiedziała Sharon. – Numer 50. Wiem, bo zapisałam sobie. Zawsze pamiętam to, co zapisuję. Bill i Hamish podziękowali i zaczęli schodzić w dół ciągnącymi się w nieskończoność schodami. W drodze do Castle Milk posterunkowy zasnął w samochodzie, a kiedy się obudził, przez chwilę nie mógł się zorientować ani gdzie był, ani co robił. Lenin Road nie wyglądała lepiej niż tamten wieżowiec. Stał tam co prawda rząd dwupiętrowych domów z ogrodami, jednak większość okien była zabita deskami, ogrody zaś całkiem zapuszczone. Nie miały ogrodzenia lub czasem sterczały wokół nich resztki po drewnianych płotach. Zapukali do drzwi pani Stoddard. Hamish z ulgą usłyszał dobiegające ze środka dźwięki. Bill krzyknął. – To policja, pani Stoddard. Drzwi nagle się otworzyły. Wyjrzała za nich kobieta. Była w średnim wieku, miała gęste, ufarbowane na żółty blond włosy. Miała mocny makijaż, spodnie narciarskie, bawełnianą koszulkę z głębokim dekoltem. – Typowe – pomyślał Hamish. – Kimkolwiek była wcześniej, teraz Jenny jest aktywną prostytutką. – Czego chcecie? – spytała niechętnie. – Gdzie jest Charlie? – zapytał Bill. Dwie kobiety zatrzymały się za nimi przy furce do ogrodu i patrzyły z zaciekawieniem. – Chodźcie – zapraszała Jimmy. Poprowadziła je do zagraconego, niechlujnego salonu, który na pierwszy rzut oka wydawał się pełen wypchanych zabawek, gazet i lalek z przeróżnych krajów. Kobieta usiadła, zapaliła papierosa i powiedziała spokojnie. – Prawda jest taka, że nie mam pojęcia, gdzie jest Charlie. – Kiedy widziała go pani po raz ostatni? – W 89 roku. W roku napadu na bank, pomyślał Hamish, rozbudzając się ponownie. Powiedział, dokąd wyjeżdża? Mówię panu, że od tego czasu ani razu się do mnie nie odezwał. Już nie byłam dla niego wystarczająco dobra. Wyjechał razem ze swoimi eleganckimi przyjaciółmi. Bill spojrzał na nią cynicznie. Charlie, elegancy przyjaciele?
Może spróbuj jakiejś innej historyjki. To prawda, jakiś facet w wielkim Mercedesie kiedyś ciągle go podwoził. Kim był ten mężczyzna? Zaśmiała się lekko zażenowana. Teraz wydaje się to głupie, ale wtedy w to uwierzyłam. Charlie mówił, że pracował dla brytyjskiego wywiadu. Dlaczego mieliby zatrudniać takiego blartusa jak Charlie? Zmęczony głos Billa był ciężki od sarkazmu. W jego ustach brzmiało to wówczas bardzo przekonująco, zaperzyła się. Powiedział, że odezwali się do niego podczas jego ostatniej odsiadki i zaproponowali, że jeżeli będzie dla nich pracował, skrócą mu wyrok. W telewizji była taka sztuka na ten temat. Pewnie stamtąd Charlie wziął tę historyjkę, skwitował Hamish. Siedział naprzeciwko Jenny i ich kolana prawie się stykały. Niech się pani zastanowi, zaczął się przypochlebiać. Na pewno przyjrzała się pani temu mężczyźnie w Mercedesie. Co będę z tego miała? Zapytała agresywnie i akcent stał się jeszcze cięższy. Stówę, rzucił Hamish, wchodząc w słowo Billowi, który właśnie wykrzyknął, że jej obowiązkiem jest powiedzieć policji wszystko, co wie. Chcę zobaczyć pieniądze. Hamish odwrócił się i wyjął z tylnej kieszeni 5 banknotów 20-funtowych pochodzących z jego wygranej. Kobieta sięgnęła po pieniądze, ale Hamish odsunął się. Najpierw niech go pani opisze, poprosił Hamish. I to dokładnie. Charlie powiedział mi, żebym nigdy się nie przyglądała. Mówił, że ten facet w eleganckim samochodzie to gruba ryba. Raz podrzucił go do domu późno w nocy, kiedy nie mogłam spać. Wyjrzałam przez okno. Kiedy Charlie wysiadł, tamten mężczyzna zapalił papierosa. Miał czarne, szpakowate włosy i twarz jak u jakiegoś dyrektora. Co to znaczy? Spytał niecierpliwie Billy. Opaloną, starannie ogoloną, miał dobry garnitur i jedwabny krawat. Jakie znaki szczególne? Pokręciła swoją blond czupryną. Nic ważnego. Duży złoty zegarek na ręce. Kremowa koszula. Spojrzała pazernie na pieniądze. Hamish powoli podał jej banknoty. W jego głowie zaczął rodzić się pewien okropny pomysł. Skinął na Billa i wstał. Sierżant podążył za Hamishem na zewnątrz. O co chodzi? Spytał. Hamish oparł się o samochód i mówił powoli. Posłuchaj tylko tego. Opisałem ci wszystkich podejrzanych w tej sprawie. Jest jednak ktoś, na kim się szczególnie nie skupiłem. W czasie morderstwa był tam jeden bankier, John Glover, który zatrzymał się w hotelu za McTommel. Powiedział, że jest menadżerem w szkockim banku głównym przy Refnew Street. Potwierdzałem to karty kredytowe i prawo jazdy. Dzwoniłem też do banku i rzeczywiście okazało się, że pan Glover przebywa na wakacjach w górach. Nie ma się czym przejmować. Potem przyjeżdża jego narzeczona Betty. Romansuje ze mną i opowiada historię z banku. Wygląda na to, że wie, o czym mówi. Nigdy jednak nie sprawdziliśmy domu Johna Glovera, ani nie poprosiliśmy o jego zdjęcie. Uważa, że elegancki szef Charlie'ego mógł być mężczyzną, który teraz podaje się za tego bankiera? To możliwe. A jego szefem mógł być ten tajemniczy gentleman Jim, którego szukaliście. Oj, Hamish, Hamish, to wszystko jest trochę naciągane. Powiem ci, co zrobimy. Pójdziemy do szkockiego banku głównego i rozwijemy twoje wątpliwości. Gdyby udało mi się dorwać tego gentlemana Jima przed emeryturą, to byłby najważniejszy moment w mojej karierze. Ale takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Jechali w ciszy do centrum miasta. Zatrzymali się dopiero przed bankiem. Zostali przyjęci przez pana Angusa, zastępcę dyrektora, małego, tęgiego i nieco nadętego mężczyznę. Już mnie pytaliście o wszystko, powiedział niecierpliwie. Pan Glover wraca w poniedziałek. Zawsze odpoczywa na północy i nie zostawia adresu, ponieważ nie chce, żeby mu przeszkadzano. Potrafię poradzić sobie ze wszystkim pod jego nieobecność. Pan Angus wyglądał na przekonanego, że radzi sobie zdecydowanie lepiej niż pan Glover. Jego narzeczona, Betty John, również jest tutaj zatrudniona? Tak, odparł rozdrażniony pan Angus, burząc nadzieję Hamisha. Posterunkowy pytał uporczywie, choć bez przekonania. Chcielibyśmy zobaczyć zdjęcie pana Glovera. No na miłość boską, nie noszą przy sobie żadnych zdjęć. Być może, zaryzykował Bill. Znajdzie się jakaś fotografia członków zarządu. O, jedna z tych. Twarz pana Angusa rozpogodziła się. Jest jedna przy drzwiach jego gabinetu, zrobiona podczas przyjęcia pożegnaniowego. Zastępca dyrektora poprowadził do wyłożonego drewnem pokoju z wielkim biurkiem, gdzie czuł się atmosferę milionów odrzuconych wniosków o pożyczkę. Zdjął oprawione zdjęcie ze ściany i podał im. Hamish przyjrzał się fotografii, po czym spytał głosem ostrym ze zdenerwowania. Który z nich to John Glover? Ten obok panny Betty John. Rzeczywiście była tam Betty. Jednak mężczyzna stojący obok niej był chudy, zgarbiony, w okularach, uśmiechający się niepewnie. To nie jest ten John Glover, który przyjechał na wakacje do Lodiub, krzyknął Hamish.
Proszę nam podać jego adres natychmiast. To znaczy, że ktoś się pod niego podszywa? Spytał pan Angus, wyglądając na oszołomionego. Po prostu niech nam pan da ten adres, zawołał Bill. Zamierza zadzwonić po wsparcie? Spytał Hamish. Zrobimy to po drodze. Pan Angus wrócił z adresem. Dom mieścił się przy Hanlight Road w zachodniej części miasta. Kiedy pędzili przez miasto, Hamish pomyślał o Priscilla. Jak tylko dowiedzą się, co się stało, będzie musiał ją ostrzec. No to pański rachunek, panie Glover? Priscilla uśmiechnęła się z przymusem. Dziękuję. Mężczyzna podał jej złotą kartę kredytową. Bardzo nam się tutaj podobało. Napijemy się jeszcze kawy i ruszamy w drogę. Powrót do nudnego życia bankowca, prawda? Stojąca obok niego Betty parsknęła śmiechem. Potem oboje poszli w kierunku restauracji, patrząc za nimi. Priscilla pomyślała nagle, że wyglądają bardziej na wspólników niż na kochanków. Może kochankowie wyglądają właśnie jak knujący coś wspólnicy? Odezwał się szyderczy jakiś głos w jej głowie. Skąd ty miałabyś o tym wiedzieć, Priscilla? Dziewczyna westchnęła ciężko. Deszcz nadal padał, a jej wciąż brakowało pracowników. Mogła równie dobrze sama zajrzeć do ich pokoi i sprawdzić, czy niczego nie zostawili. Wzięła klucze i weszła na górę. Poszła najpierw do pokoju Betty. Walizka i torba stały razem na podłodze, gotowe do zabrania. Weszła do łazienki. Pusto. Następnie z pewnym ociąganiem udała się do pokoju Johna. Miała niejasne przeczucie, że John ją w jakiś sposób wykorzystał. Czemu jednak miałby tak myśleć? Oboje byli najwyraźniej niezbyt moralną parą. Wystarczy pomyśleć o Betty i Hamishu. Nie, lepiej o tym nie myśleć. John miał dwie walizki, obie drogie, od Gucci'ego spakowane i gotowe do wyjazdu. W sypialni nic nie zostało. Puścili również swoje łóżko. Jakie to dziwne. Nie wyglądał na mężczyznę, który zawracałby sobie tę głowę. Do tego zrobił to bardzo starannie. Brzegi na rzuty pozakładane były dokładnie jak w szpitalu. Musiał przecież wiedzieć, że w momencie, kiedy wyjadą, pościel zaraz zostanie zmieniona. A kto miałby się tym zająć? Ja, pomyślała ponuro Priscilla, przypominając sobie o pokojówkach, które nie przyszły do pracy. Mogła równie dobrze zacząć już teraz. Zdjęła narzuty i rzuciła ją na podłogę. Chwyciła za róg prześcieradła i stanowczym ruchem wyciągnęła wciśnięte starannie brzegi materiału. Rzuciła prześcieradło na podłogę. Potem poszewki na poduszki. Poszła do szafki z bielizną znajdującej się na końcu korytarza. Wyciągnęła czystą pościel i wróciła do pokoju Johna. Wiedziała, że jest nadgorliwa. Kolejny gość, który miał zająć ten pokój, przyjedzie dopiero nazajutrz rano. Zdawała sobie sprawę, że zgrywa cierpiętnicę. Część pokojówek z pewnością wkrótce wróci do pracy. Jednak mogła wykorzystać swoje męczeństwo, żeby zrobić to, co należało zrobić. Priscilla pomyślała później, że to właśnie przez to zgrywanie cierpiętnicy postanowiła również przewrócić materac na drugą stronę. Podniosła go, obróciła i wstrzymała oddech, wydając z siebie krótki okrzyk zdziwienia. Pod materacem leżały bowiem dwa skórzane futerały na broń. Cofnęła się i spojrzała na stojący na stoliku nocny telefon. Wtedy odezwał się za nią ponury głos. Proszę zostawić telefon w spokoju, panno Halberton Smythe. Hamish i Bill zajechali pod mieszkanie Johna Glovera, które znajdowało się w wysokim budynku z piaskowca. Dzwonili do wszystkich po kolei, aż wreszcie ktoś otworzył im domofonem. Kto tam? Zawołał jakiś głos ze szczytu schodów. Policja! Krzyknął Bill. Które mieszkanie należy do pana Glovera? Przy numerach mieszkań nie było tabliczek z nazwiskami. Numer 1, na parterze, zawołał głos z góry. Modlę się, żebyśmy mieli rację, szepnął Bill, ponieważ zamierzam właśnie rozbić kawałek porządnego wiktoriańskiego witrażu. Wyjął z kieszeni spodni małą gumową pałkę, którą miał nieoficjalnie i rozbił nią szybę. Kolorowe odłamki szkła poszybowały wokół. Sięgnął do wybitego otworu, zdjął łańcuch i otworzył zamek. Proste, przyznał. Wydawałoby się, że dyrektor banku powinien być bardziej świadomy środków bezpieczeństwa. Jezu, czujesz ten smród, Hamish? Wewnątrz czuć był zgniły, słodkawy zapach, zbyt dobrze znany obu mężczyznom. W oddali usłyszeli wycie policyjnych syren. Nie musieli długo szukać prawdziwego Johna Glovera. Leżał martwy na podłodze w salonie, pomiędzy szczątkami splądrowanych szuflad i szafek. Wyglądał mniej więcej tak, jak na fotografii. Został uduszony. Gdzie jest teraz ten fałszywy John Glover? Spytał Bill. W hotelu Zamek Tomel. Nie mogę dłużej czekać, krzyknął Hamish. Muszę się tam dostać. Człowieku, możesz nie wychodzić przed szereg, westchnął Bill. I tak zawiadomił Strainbeer. Muszę spróbować, niecierpliwił się Hamish. Ktoś, kogo zna, może znajdować się w niebezpieczeństwie. Mam wystarczająco dużo kłopotów. Daj mi kluczyki od twojego samochodu, Bill. Zrobiłem to dla ciebie. Bill rzucił mu kluczyki w momencie, kiedy do środka wdarła się policja. Puśćcie go, warknął Bill, kiedy funkcjonariusze próbowali zatrzymać Hamisha. To jeden z nas.
Więc co z nią zrobimy? Spytała Betty. Zakneblowali Priscillę taśmą, przywiązali do krzesła w pokoju mężczyzny podającego się za Johna. Poczekamy, kombinował John. Zejdź na dół i powiedz menadżerowi, że panna Halberton Smythe wyjechała do Inverness. Potem poczekamy, aż skończy się lunch. Wtedy w hotelu znów jest spokojnie i wyprowadzimy ją stąd. Ale co z nią zrobimy? Zabierzemy w góry i wypuścimy, postanowił. Zanim wróci, zawiadomi policję, nas już tu dawno nie będzie. Czemu nie wyjechaliśmy zaraz po tym, jak sprzątnąłeś Dugana? Spytała zdenerwowana Betty. Wówczas od razu by się domyślili. Nie, martw się, wyjdziemy z tego cało. Następne słowa Betty przeraziły Priscillę. Kiedy Glover nie pojawi się w banku, w poniedziałek zaczną go szukać. Pomyślałem o tym. Zadzwonię wtedy do banku i powiem, że jestem chora, a potem znikniemy na trochę. Priscilla słuchała, przymykając oczy. Nie było Hamisza, który mógłby ją uratować. Nie wierzyła ani przez chwilę, że John puści ją wolno. Zabije ją z taką samą łatwością, z jaką zabił prawdziwego dyrektora banku i Dugana. Jedyne, co mogła zrobić, to czekać i modlić się o cud. Betty wyszła. John przyjrzał jej się z uśmiechem. Jesteś głupią, wścibską suką, powiedział. Bawił mnie pobyt tutaj, zabawianie się z tobą i tym twoim pomylonym chłoptasie. Nikomu, kto wejdzie mi w drogę, nie ujdzie to na sucho. Wiesz, co zrobił Dugan? Chcesz mi o tym opowiedzieć, pomyślała Priscilla. Ponieważ zamierzasz mnie też zabić, więc nieważne, czego się dowiem. Miał przechować łup skradziony z banku i przywieźć go do mnie, żebyśmy go podzielili. Czekaliśmy i czekaliśmy. On nie nazywał się naprawdę Dugan, jego prawdziwe imię to Charlie Stoddart. Nie mogłem uwierzyć, że ten mały drań prysnął z moimi pieniędzmi, ale tak właśnie zrobił. Szukałem go aż w Ameryce. Obserwowałem wszystkie samoloty i loty z Ameryki. Rozeszła się plotka, że nabrał ciała i podał się operacji plastycznej. Potem szczęśliwym trafem ten Whitek upił się pewnej nocy w Houston w Teksasie i zaczął gadać. Facet, z którym rozmawiał, wiedział, że przygotowałem nagrodę za informację na temat Charlie'ego. Zadzwonił więc do mnie i podał mi nowe nazwisko Stoddarda. Następnego dnia Charlie wytrzeźwiał i wsiadł do samolotu lecącego do Szkocji. Nie zdążyłem go dorwać w Glasgow, ale podążyłem jego śladem na północ. Pewnie myślał, że Szkocja będzie ostatnim miejscem, gdzie bym go szukał. Muszę jednak myśleć o mojej reputacji. W świadku przestępczym muszą wiedzieć, że każdy, dosłownie każdy, kto wejdzie w drogę dżentelmenowi Jimowi, będzie musiał za to zapłacić. On jest po prostu zwykłym kryminalistą, pomyślała ponuro Priscilla. Jak mogłam być taka głupia? Betty wróciła do pokoju. W porządku, powiedziała. Na szczęście ciągle pada. Nikt nie będzie przesiadywał na zewnątrz, kiedy będziemy ją stąd wyprowadzać. Na wszelki wypadek zaparkowałam samochód tuż przy tylnych schodach. Posłuchaj, naprawdę zamierzasz ją wypuścić? Chyba wystarczy już tych morderstw. Oczywiście, odpowiedział John. A teraz czekamy. W samochodzie znajdował się telefon komórkowy, ale Hamish postanowił nie dzwonić do Priscilli. Jeśli pozna prawdziwą tożsamość mordercy, może się zdradzić. Poza tym ludzie ze Strayben już wkrótce dotrą do hotelu. Jednak na wszelki wypadek, gdyby mieli się spóźnić, musi spróbować tam dotrzeć jak najszybciej. Zadzwonił do dyrektora lotniska i spytał, czy planowany jest wylot jakiegoś samolotu do Inverness. I usłyszał, że startuje dziś tylko prywatny odrzutowiec należący do firmy Hillington Electronics, której właścicielem jest pan Morton. Hamish poprosił o rozmowę z nimi. Pan Morton z zaciekawieniem słuchał naglącego tonu głosu górala, który tłumaczył mu, że musi jak najszybciej dostać się na północ. No, zabiorę pana, obiecał pan Morton. Niech pan się kieruje prosto na pas startowy. Potem mogę pana przetransportować z Inverness helikopterem. Dyrektor wytłumaczył Hamishowi, jak ma się dostać na właściwy pas startowy. Posterunkowy włączył niebieskiego koguta i syrenę i ruszył zakorkowaną ulicą prowadzącą na lotnisko. Która godzina? Spytała Betty. John popatrzył na swój ciężki, złoty zegarek. Jeszcze wcześnie, rzucił krótko. Martwię się, niepokoiła się Betty. Ktoś w końcu tu wejdzie. Zawiesiłaś na klamce tabliczkę, proszę nie przeszkadzać? Tak. Cóż, mamy ten pokój do południa. Poczekałam, aż skończą jeść lunch, a potem ją wyprowadzimy. A jeśli spotkamy kogoś na korytarzu? Nie możesz wyprowadzić jej z kneblem w ustach. Będzie miała pistolet przy żebrach. Nawet nie piśnie, jeśli będzie chciała przeżyć. Uśmiechnął się do Priscilli. Prawda, skarbie. Priscilla spojrzała na niego z nienawiścią. Była przekonana, że zamierza ją zabić, więc postanowiła być dzielna i nie poddać się łatwo. Jednak taki Water zastrzeli bez mrugnięcia okiem każdego, kto będzie próbował przyjść jej z pomocą. Starali się powstrzymać Hamisha Macbetha przed wjechaniem na pas. Nieważne, że to samochód policyjny. Posterunkowy potrzebował przepustki. Policjant o świńskiej twarzy, który stał przy barierce prowadzącej na pas startowi, mówił do niego z wyższością. Musisz zaczekać tu gdzieś, jesteś chłopcze, a ja zadzwonię gdzie trzeba.
Hamish z wściekłością patrzył na jego szerokie, oddalające się plecy. W oddali widział Lirietta, odrzutowiec należący do pana Mortona. Podjął decyzję. Wysiadł z samochodu, przeszedł pod barierką i zaczął biec. Biegł tak szybko, jak podczas wyścigów Knoydan, mknąc przez pas startowy, nie słuchając rozlegających się za nim krzyków. Dopadł do odrzutowca i wspiął się do środka, siadając obok pana Mortona, który właśnie przygotowywał się do startu. Kiedy samolot zaczął toczyć się po pasie startowym, pan Morton zauważył z niepokojem. Wygląda na to, że spore tu zamieszanie. Proszę nie zwracać na to uwagi, ponaglił go Hamish. To pilne sprawy policji. Hamish z niepokojem czekał, czy nie przyjdzie zwierzej wiadomość nakazująca nic zawrócić. Kiedy jednak nic podobnego się nie stało, założył, że policja była tak zdeterminowana, żeby złapać dżentelmena Jima, że kazała władzom lotniska pozwolić mu odlecieć. Dzięki panu Mortonowi szybko dotrze na miejsce w niecałą godzinę. Jednak ludzie ze Strainbyn i tak będą tam wcześniej i Blair zrobi wszystko, żeby przypisać sobie wszystkie zasługi. Blair zadzwonił do menadżera hotelu i powiedział mu, że John Glover jest groźnym przestępcą, żeby nie zbliżać się do niego, ponieważ jest uzbrojony i niebezpieczny. Pracownicy powinni trzymać się od niego z daleka. Hotel wkrótce miał być otoczony. Podekscytowany Blair jechał ze Strainbyn do Lothiop z włączoną syreną policyjną. W hotelu John usłyszał dobiegający z oddali dźwięk. – Mamy problem – zwrócił się do Betty. Rozwiąż ją, wyjmij jej knebel i sprowadźmy ją schodami na dół. Nie potrzebujemy jej, syknęła Betty, a jej twarz poszarzała ze strachu. Potrzebujemy zakładnika. Zostaw bagaż i broń. Mam mój pistolet. Ale w mojej walizce pomiędzy ubraniami jest fortuna, zawołała Betty. Uderzył ją w twarz tak mocno, że zachwiała się. Rób, co ci każę, zasyczał. Betty zacisnęła usta i wzięła się do pracy. Wyjęła knebel z ust Priscilli i ją rozwiązała. Priscilla z przystawionym do boku pistoletem ruszyła razem z nimi korytarzem. Betty zaczęła ciężko oddychać. Priscilla usłyszała w oddali policyjne syreny i modliła się, żeby policjanci zjawili się na czas. Zamrugała w ostrym słońcu, kiedy znaleźli się na zewnątrz. Deszcz przestał padać. Wsiądź razem z nią na tyle siedzenie, rozkazał John Betty. Weź broń i pilnuj jej. Priscilla patrzyła na broń, która teraz znalazła się w ręku Betty. Nie zanosiło się na to, żeby ta ręka miała się zawahać albo Betty nagle straci koncentrację. Przejechali podjazd i wypadli przez bramę na wąską drogę. Postawią blokady na drogach, domyślała się Betty. Wiem, odpowiedział John spokojnie. Ale kiedy ty romansowałeś z tym durnym gliną, nie odrobiłem pracę domową. Tutaj jest pełno miejsc, w których można się schować, a im bliżej hotelu, tym lepiej. Samochód przyspieszył, jadąc w kierunku gór, a potem John nagle zwolnił. Jesteśmy na miejscu. Oznajmił. Skręcił w lewo i wjechał na drogę prowadzącą do farmy. Jest tutaj opuszczony budynek. Poczekałam, aż się ściemni. Mam jeden z tych trzykołowych pojazdów terenowych, których używają do spędzania owiec. Możemy pojechać nim przez górę, mijając drogi. Dokąd? Dowiesz się w swoim czasie. Zatrzymał się wreszcie przed budynkiem. Wysiadać, rozkazał. Wprowadził je do budynku. A teraz przypilnuj je tutaj chwilę, ja rozejrzę się trochę po okolicy. Betty i Priscilla usiadły naprzeciwko siebie w pustym pomieszczeniu. Słońce wpadało do środka przez rozbite okna. Naprawdę pracowałaś w banku? Spytała Priscilla. Pomyślała z wściekłością, że jeśli ją zagada, ta może stracić czujność. O tak, odpowiedziała Betty. Przez 15 lat. 15 lat! Wykrzyknęła Priscilla. To znaczy, że wcześniej nie byłaś przestępcą. Betty patrzyła na nią z niechęcią. Czemu? Spytała Priscilla. Czemu teraz? Możesz mi powiedzieć, bo on i tak zamierza mnie zabić. Nie, nie zamierza, powiedziała Betty z pogardą. Uwolnij cię, jak tylko zdecyduje się wyruszyć. Zabij mnie, tak jak zabił prawdziwego Johna Glovera. Czy nie zabił Glovera? Więc w jaki sposób macie jego kartę kredytową i książeczkę czekową? Poprosiliście go, żeby wam dał? Jeden z przyjaciół Jima pilnuje go podczas naszego pobytu tutaj. Zostanie uwolniony, jak tylko wrócimy do Glasgow. Wiesz to na pewno? Zabił Dugana. Nie możesz być tak naiwna, żeby sądzić, że wypuści Glovera żywego, albo mnie, albo choćby ciebie. Betty zaśmiała się. Nie próbuj ze mną takich sztuczek. Jim i ja jesteśmy partnerami. Ale byłaś zaręczona z Johnem Gloverem. Zmarłym Johnem Gloverem, podkreśliła Priscilla, mając nadzieję, że ją trochę nastraszy i rozgniewa. Przestań tak mówić. Dugan zasłużył na śmierć. Był tylko przeciętnym przestępcą. A twój Jim jest nieprzeciętnym przestępcą? Zapadła długa cisza. Wiatr Sutherland wył wokół opuszczonego domu, zawodząc jak Banshee. Policja pewnie już dotarła do hotelu, pomyślała Priscilla. Z pewnością otoczą całą okolicę. Jednak Blair dowodził akcją, a on pomyśli tylko o tym, żeby zablokować drogi. Z pewnością jednak sprowadzą psy. Betty mimowolnie zadrżała.
Nie wiem, jak ktoś może tu mieszkać, zaczęła narzekać. Całymi kilometrami nisko, pustka i jeszcze ta okropna pogoda. Może być tak samo paskudna jak w Glasgow, odparła Priscilla. Posłuchaj, możemy jakoś zająć sobie czas do jego powrotu. Powiedz mi, jak się w to wpakowałaś. Betty wzruszyła ramionami, podeszła do okna i wyjrzała na zewnątrz. Przed nim rozciągały się wrzosowiska. W oddali góry oddzielone były cienką kurtyną deszczu, choć tu, gdzie się znajdowali, świeciło słońce. Odwróciła się. Jak mówiłam, pracowałam w banku od tylu lat. Zaręczyła się Johnem Gloverem, ponieważ postanowiłam, że najwyższy czas zabezpieczyć się na przyszłość. Po pracy często chodziłam do pobliskiego baru. Jednego wieczoru podszedł do mnie Jim i spytał, czy może postawić mi drinka. Zaczęliśmy rozmawiać. Wydawał się bogaty i wyrafinowany w przeciwieństwie do Johna. Zaczęliśmy się spotykać. Potem mieliśmy romans. Powiedziałam mu, że poinformuję Johna o tym, że zrywam zaręczyny. Spytał mnie, dlaczego zadawałam się z tak żałosnym typem. Potem sam się oświadczył. Powiedział, że mnie kocha i że się ze mną żeni. A ty mu uwierzyłaś, wykrzyknęła Priscilla. On mnie kocha i chce mnie poślubić, a ja kocham jego, wymruczyła Betty namiętnie. Kochasz go tak bardzo, że lądujesz w łóżku z Hamishem Macbethem. Oto, to był pomysł Jima. Powiedział mi, żebym omotała tego glinę, co to będą szukać podejrzanych gdzie indziej. W całej tej rozpaczliwej sytuacji, pomimo strachu, Priscilla nagle zapragnęła przeżyć, choćby po to, żeby powtórzyć Hamishowi to, co właśnie usłyszała od Betty. Jeśli dobrze rozumiem, kontynuowała Priscilla, od lat jesteś szanowaną pracownicą banku. Potem na horyzoncie pojawia się ten Jim, a ty zgadzasz się, żeby podszył się pod twojego narzeczonego i knujesz razem z nim, żeby zamordować Dugana. On nie nazywał się Dugan. Był jakimś podrzędnym przestępcą i nazywał się Charlie Stoddard. I dlatego to było w porządku. Posłuchaj, ty wścibska babo. Nie wiesz, jak to jest pracować w banku, rok za rokiem zajmując się tymi wszystkimi pieniędzmi, które nie należą do ciebie. Jim obiecał, że będziemy mieli wszystko, o czym marzę. Drogie ubrania, ekskluzywne wakacje, odwiedziny, wszystkie te miejsca, które widziałam tylko w filmach. Odwróciła się do oka. Co on tam tak długo robi? Jim sprawdził, czy trzykołowy pojazd czeka tam na niego i jest nadal sprawny. Potem poszedł w kierunku wrzosowiska, wiatr targał jego gęste włosy. Nie czuł strachu, tylko adrenalinę. Czuł, że ujdzie mu to na sucho. Bogowie byli po jego stronie. Beck, który przyznał się do zamordowania Dugana, był naprawdę szczęśliwym trafem. Zawiść, jaką czuł ten grubas bleje do posterunkowego zlotiub, to kolejne zrządzenie rosu. Wprawdzie nie było potrzeby zabijać Hamisha, jednak czuł, że w ten sposób doprowadzi sprawę do końca. Bez problemu wymknął się z tłumu na zawodach w Knoydan, potem wspiął się na górę, znalazł strzelbę, którą ukrył tutaj poprzedniej nocy i czekał, aż Hamish pojawi się na horyzoncie. Spudłował. No i co z tego? Nikt nie uwierzył w historykę Hamisha. Strzelby nie odnaleziono, on sam zdołał odzyskać ją nocą po zawodach. Wielka szkoda, że musiał wyjechać i zostawić broń w pokoju hotelowym. Jednak to była mała cena za wolność. Nie miał zamiaru wyjeżdżać, kiedy było jasno. Pewnie niedługo sprowadzą tu helikoptery, które będą przeczesywać okolicę. Rozejrzał się po raz ostatni. Jak zauważył już wcześniej, wrzosowiska były pokryte roślinnością i zadziwiająco suche pomimo ulew. Nie było żadnych zdradzieckich bagnisk. W chatce niedaleko mostu Bonar czekał na niego jego człowiek z przygotowanym przebraniem i fałszywymi dokumentami. Teraz musiał uporać się z ostatnimi przeciwnościami. Blair był bardziej wściekły niż zwykle. To on kpił z Hamisha Macbetha, który nie wierzył w to, że Dugana zamordował Beck. Inspektor mógł jednak jeszcze uratować twarz, aresztując tego człowieka podszywającego się za Johna Glovera. Przy odrobinie szczęścia mógł okazać się słynnym dżentelmenem Jimem. Jednak Jim zniknął razem z tą Betty. Jakby tego było mało, pracownikom hotelu kazano trzymać się z daleka, ale jedna z pokojówek zobaczyła przez okno na piętrze, że para wepchnęła do samochodu Priscilla Halbotton Smythe i odjechała zabierając dziewczynę. Nadinspektor Peter Daviot, który zwykle nie opuszczał miasta, był teraz na miejscu, klnąc siarczyściej od Blaira. Radia skrzyczały, kiedy wydawano rozkazy, aby zablokować każdą drogę wyjazdową z lotu. Pułkownik Halbotton Smythe, podtrzymując swoją płaczącą żonę, wrzeszczał, że wszyscy są bandą niekompetentnych idiotów. Zjeżdżali się również dziennikarze i Blair wrzeszczał do swoich ludzi, żeby trzymali tych wyrani z daleka. Jakby tego było mało, zjawili się też mieszkańcy Lodziub, którzy usłyszeli o problemach na zamku, zanim jeszcze policja zdążyła przyjechać i teraz tłoczyli się na hotelowym parkingu. Więc to jednak nie byłeś ty, Willy, odetchnęła Lucia. Willy spojrzał na nią w osłupieniu. Chcesz powiedzieć, że myślałeś, że to ja zamordowałem Dugana? Dlaczego na miłość boską? Kiedy jesteś wściekły, budzi się w tobie bestia. W tym momencie Willy natychmiast wybaczył jej wszystko.
Pani Wellington, żona pastora, zwracała się właśnie do kilku parafian swego męża i donośny głos docierał do wściekłego Blair. Powinniśmy byli posłuchać Hamisza Macbetha. Czy nie mówił, że to nie Beck był winny tego morderstwa? Tak, ale skąd mogliśmy wiedzieć, że to był ten uzbrojony mężczyzna, proszę mi powiedzieć, zawołał George Mackenzie. Pani Wellington posłała mu miażdżące spojrzenie. Trzeba było ruszyć głową. Może i doczekaliśmy się właściwej opinii. Jednak trudno uwierzyć, żebyśmy mieli w Lothiop dwóch morderców. Jeśli ma pani rację, to mamy, rzekł Jordi z triumfem. Beck zamordował Rosie, a ten koleś sprzątał Dugana. Pani Wellington zignorowała go i kontynuowała przemowę. To wszystko wina hotelu, bo wynajmują pokoje mordercom. Rządza pieniądza, nic więcej. Muszę powiedzieć mężowi, żeby wygłosił w niedzielę kazanie na ten temat. Wynajęliby pokoje małpą, gdyby miał wystarczająco dużo pieniędzy. Zamknij się, ty stara babo! Wrzasnął pułkownik, który z niepokoju i lęku o córkę wychodził z siebie. Co robią tutaj ci wszyscy policjanci? Dlaczego nie szukają mojej córki? Dawid podszedł do niego. Nasi ludzie blokują każdą drogę, uspokajał. Pułkownik załamał trzęsące się ręce. A jeśli pójdą przez wzgórza? Czekamy na psy, oświadczył Dawid i odwrócił się. Jesteśmy prawie na miejscu, zakomunikował pan Morton. Nie sterował helikopterem, tak jak robił to z Leiterem. Wysadzimy pana na parkingu przed hotelem Zamek Tomel. W tym momencie Hamish spojrzał w dół na rozciągające się pod nimi purpurowe wrzosowiska. Zobaczył małą postać mężczyzny, który nagle rzucił się pomiędzy wrzosy, żeby się ukryć. Niech mnie pan wysadzi na najbliższym polu, zawołał Hamish, przekrzykując hałas helikoptera. Maszyna skierowała się w dół i zaczęła się zniżać. Ma pan broń? Spytał Hamish. Z tyłu jest moja strzelba myśliwska, odparł pan Morton, który teraz czuł, że już go nic nie zaskoczy. Hamish wyjął broń z futerału, znalazł kulę i załadował strzelbę. Kiedy helikopter wylądował, wysiadł i rzucił się do biegu z przerzuconą przez ramię bronią. Kierował się do miejsca, w którym zobaczył tamtą postać. Farma Buckiego, pomyślał. Była opuszczona. On był niedaleko od niej. Jim potykał się, biegnąc do opuszczonego domu. Był pewien, że go nie zauważono, jednak na wszelki wypadek musiał zmienić plan i uciekać za dnia. Betty uśmiechnęła się do niego z ulgą. Podszedł i wyjął jej z rąk broń. Na zewnątrz, zarządził. On zamierza mnie zabić, szepnęła Priscilla do Betty. Nie pozwól mu na to. Idiotka, syknęła Betty i zwróciła się do Johna. Ona myśli, że chcesz ją zabić. Jim skinął głową w kierunku drzwi. Na zewnątrz, powtórzył. Wymierzył broń w kierunku Priscilli. Stanęli na środku opuszczonego podwórka w pełnym świetle dnia. Jim odszedł od nich na krok, cały czas trzymając Priscillę na muszce. Betty przestała się uśmiechać i spojrzała na Jima z niepokojem. Wiatr hulał pomiędzy nagimi gałęziami spalonych drzew, a kulik zaskrzecał gdzieś pomiędzy wrzosami. Wiatr ucichł w niezwykły sposób, jak to się często działo w Sutherland, i teraz zapanowała cisza. Jim wycelował pistolet prosto w serce Priscilli. Żegnaj, panno zadzierająca nosa. Nie! Wrzasnęła Betty i zasłoniła Priscillę, rozkładając ramiona. W tym momencie Priscilla mogła spróbować uciec, ale jakby wrosła w miejsce, wpatrując się w martwe ciało Betty, które upadło przed nią. Podniosła wzrok i spojrzała na Jima. I tak chciała się zabić. No proszę, panno mądranicka, jak zwykle miałaś rację. Podniósł ponownie pistolet. Hamish Macbeth uniósł strzelbę myśliwską. Wiedział, że każdy policjant musi najpierw dać strzał ostrzegawczy. Widział w powiększeniu uśmiechniętą twarz Jima i ostrożnie wymierzył. Priscilla nagle podjęła decyzję. Uciekać. Skoczyła na bok, potknęła się o zardzewianą maszynę rolniczą i padła na ziemię dysząc. Usłyszała strzał. Obróciła się i spojrzała na swego prześladowcę. Stał tam chwiejąc się, a jego twarz zalana była krwią. Potem upadł bez ruchu. Priscilla próbowała wstać, jednak nie mogła ustać na nogach. Hamis znalazł ją klęczącą na ziemi, wymiotującą. Podał jej chusteczkę. Spojrzała na niego, otwierając oczy ze zdziwienia. Hamish? Tak. Źle ci w tych czarnych włosach. Zaczęła histerycznie chichotać bez sensu, a potem rozpłakała się. Przytulił ją, przemawiając czule, jakby była skrzywdzonym dzieckiem. Już dobrze, dobrze. Hamish jest przy tobie. Jesteś bezpieczna. Wszystko się skończyło. Policyjne syreny wyły w oddali. Policja usłyszała strzały, które padły na farmie. Posłuchaj mnie. Ponaglał Hamish, kiedy usłyszał, że samochody wjeżdżały na wyboistą drogę prowadzącą na opuszczoną farmę. Słyszałeś, że najpierw krzyknąłem do niego ostrzegawczo, prawda? Rozumiesz? Słyszałaś, jak najpierw go ostrzegłem. Pokiwała w milczeniu głową. Samochody zahamowały z piskiem. Usłyszeli ciężki akcent Blaira. Ty tam, zostaw tę kobietę i podejdź do nas z podniesionymi rękami. Hamish wstał. To ja, Hamish Macbeth, oświadczył. Tam leży gentleman Jim. Musiałem go zastrzelić. Ostrzegłem go najpierw.
Twarz Blaira była purpurowa, a na czoło wyszły mu grube żyły. Hamish wstał, słaniając się ze zmęczenia. Miał ufarbowane na czarno włosy i przekrzywione czarne wąsy. Blair był w amoku. Macbeth złapał najbardziej poszukiwanego szkockiego przestępcę. Macbeth znalazł mordercę Dugana. Rzucił się naprzód, chwytając po macku swoimi grubymi rękami szyję Hamisha. McNabb i Anderson musieli się nieźle namęczyć, żeby uratować Hamisha Macbetha przed uduszeniem przez przełożonego.